Powiedzmy, że mam symetryczną, uczciwą monetę. Czyli taką, gdzie prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł i reszka jest dokładnie takie samo. Czyli mam monetę, tutaj jest nasz piękny orzełek, w koronie jest nasz piękny orzełek. Czyli po jednej stronie mam orła, a od spodu mam reszkę. No i teraz. Nasz eksperyment będzie polegał na tym, że będziemy rzucać tą monetą i obliczymy sobie różne prawdopodobieństwa. Zacznijmy od najprostszych rzeczy i odpowiemy sobie na pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł? No jak już powiedziałem, moneta jest uczciwa, jest symetryczna, czyli są dokładnie dwie jednakowo prawdopodobne możliwości: albo wypadnie orzeł, albo wypadnie reszka. I tylko jedna z nich to jest ta, która nas interesuje przy obliczaniu tego prawdopodobieństwa czyli jedna z tych możliwości daje orła. Takie samo jest prawdopodobieństwo wypadnięcia reszki. Jest ono również równe 1 druga. Zauważcie, że te prawdopodobieństwa sumują się do jedynki, co jest pewną ogólną zasadą, że jak mamy sumę prawdopodobieństw wszystkich możliwych zdarzeń, to ta suma musi wynosić 1. Czyli jeżeli mamy sumę wszystkich zdarzeń, które parami się wykluczają, tak jak w tym wypadku, albo jest orzeł, albo reszka, to suma takich wszystkich zdarzeń musi być równa 1. No dobrze, teraz zastanówmy się nad czymś bardziej skomplikowanym. Powiedzmy, że chcemy obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł w pierwszym rzucie i orzeł w drugim rzucie. Czyli teraz wyobrażamy sobie, że rzucam dwa razy monetą. No to może policzmy, jakie są wszystkie możliwości. Może być tak, orzeł w pierwszym rzucie, orzeł w drugim, może być orzeł w pierwszym, reszka w drugim, może być reszka w pierwszym, orzeł w drugim i mogą być dwie reszki. Tutaj Zwróćcie uwagę, że rozróżniam takie zdarzenia, takie wyniki, kiedy mamy w pierwszym rzucie orła, a w drugim reszkę, albo na odwrót w pierwszym reszkę, a w drugim orła. To są różne zdarzenia, różne wyniki. Więc wszystkich tych możliwych wyników naszego eksperymentu mamy cztery. Czyli wiemy już, że w mianowniku tego ułamka, jak będziemy liczyć prawdopodobieństwo, musi być czwórka. A co będzie w liczniku? Ile mamy zdarzeń, które sprzyjają naszemu warunkowi? No jest dokładnie jedno takie zdarzenie, czyli w liczniku będzie jedynka. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł w pierwszym i orzeł w drugim rzucie, jak rzucamy monetą dwa razy, jest równe 1 czwarta. Moglibyśmy obliczyć to również innym sposobem, korzystając z tego, że te zdarzenia są niezależne. Może napiszę. Niezależne. Co to znaczy, że zdarzenia są niezależne? To oznacza, że wynik pierwszego rzutu nie wpływa w żaden sposób na wynik drugiego rzutu i na odwrót również. Czyli jak rzucę raz monetą, dostanę jakiś wynik, to ten wynik nie wpływa na to, jaki będzie wynik następnego rzutu. To jest inaczej niż czasami myślą hazardziści, że jak mamy ileś razy orła z rzędu, to w końcu rośnie prawdopodobieństwo tego, że wypadnie reszka. Tak nie jest. Każdy rzut jest niezależnym zdarzeniem. Nieważne, co wypadało w przeszłości? Każdy rzut to jest nowe, niezależne od przeszłości losowanie. No dobrze, no to korzystając z tego, że te zdarzenia są niezależne, możemy obliczyć to innym sposobem. Po prostu weźmiemy prawdopodobieństwo tego, że wypadł orzeł w pierwszym rzucie, razy prawdopodobieństwo tego, że wypadł orzeł w drugim rzucie. No i to jest 1 druga, razy 1 druga, czyli 1 czwarta. Widzimy, że licząc tą drugą metodą, dostaliśmy ten sam wynik. I ta metoda liczenia prawdopodobieństw zdarzeń jest prawidłowa dla zdarzeń, które są niezależne. Jeżeli mamy jakieś zdarzenie, które jest niezależne od innego zdarzenia, to prawdopodobieństwo tego, że zajdą oba te zdarzenia naraz, jest iloczynem prawdopodobieństw zajścia każdego z tych niezależnych zdarzeń. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda na przykład, jak rzucimy monetą trzy razy. Powiedzmy, że chcę obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że najpierw wypadnie reszka, a potem wypadnie orzeł, a potem znowu wypadnie reszka. To jest pewien konkretny wynik. Tutaj ważna jest kolejność. Ja nie mówię, że mają być dwie reszki i orzeł w jakiejkolwiek kolejności, tylko żądam, żeby w pierwszym rzucie wypadła reszka, w drugim wypadł orzeł, a w trzecim wypadła reszka. Każde z tych losowań, każdy z tych rzutów jest zdarzeniem niezależnym od pozostałych, więc prawdopodobieństwo że otrzymamy taki ciąg wyników, jest równe po prostu iloczynowi tych prawdopodobieństw. Prawdopodobieństwo, że w pierwszym rzucie wypadnie reszka, pomnożone przez prawdopodobieństwo, że w drugim rzucie wypadnie orzeł, razy prawdopodobieństwo tego, że w trzecim rzucie wypadnie znowu reszka. No więc każde z tych prawdopodobieństw jest równe 1 druga. I to jest 1 druga razy 1 druga i razy 1 druga. Czyli w wyniku dostajemy jedną ósmą. Możemy to sprawdzić tą samą metodą co tutaj, wypisując po prostu wszystkie możliwości. Czyli tak, możemy mieć trzy orły, potem może być orzeł, orzeł, reszka, potem może być orzeł, reszka, orzeł, może być orzeł, reszka, reszka. Potem możemy mieć tak, reszka, orzeł, orzeł, reszka, orzeł, reszka. Reszka, reszka, orzeł i trzy reszki. Zauważcie, że jest dokładnie osiem możliwości. Tak, tak jak tutaj było, w pierwszym przypadku mieliśmy dwie, dwa możliwe wyniki pierwszego rzutu, dwa możliwe wyniki drugiego rzutu, to wszystkich wyników było 2 razy 2, czyli 4. Tutaj, jak mamy Dwa możliwe wyniki w pierwszym rzucie, dwa możliwe wyniki w drugim rzucie i dwa możliwe wyniki w trzecim rzucie. To wszystkich możliwych wyników jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Tutaj wszystkie je wypisałem. No i teraz ile jest takich zdarzeń, które sprzyjają naszemu warunkowi? No jest dokładnie jedno. No bo taki ciąg wyników, że jest reszka, orzeł, reszka występuje dokładnie raz. Czyli rzeczywiście prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 ósma.